Wybór nowego prezesa klubu sportowego Stal, będącego jednocześnie prezesem spółki miejskiej MPGN Grudziądz, pana Zenona Różyckiego, spowodował w początkowej fazie działalności prezesa pewne nadzieje związane z dobrymi decyzjami na korzyść klubu i na korzyść jego członków. Ustalone nowe wpisowe dla członków na poziomie 1000 zł jest nie do zaakceptowania przez członków ze względu na posiadane bardzo niskie dochody rodziców. Każdy z członków klubu z rodziców otrzymał takie pismo od pana prezydenta i został zobligowany do zapłacenia 1000 zł wpisowego. Pan prezydenta czy prezydenta? Prezesa klubu Stali. Zwracamy się do pana prezydenta z prośbą o negocjację. Zaraz w konkluzji przedstawię dalej. Wymyślono nowy wzór deklaracji, jak i bardzo wysokie wpisowe, niemożliwe do uiszczenia, czyli wprowadzone zmiany przez pana prezesa, mogą jedynie być przyczyną do likwidacji tej sekcji i zniechęcenia ludzi młodych do uprawiania sportu. Nieposzanowanie woli zorganizowania walnego zebrania członków na ich prośbę narusza statut i niszczy zasady funkcjonowania klubu. Mając na względzie bardzo duże osiągnięcia Olimpii Grudziądz, należy założyć jako priorytet szkolenie grupy dziecięcych i młodzieżowych na wszystkich możliwych poziomach i w każdym miejscu dla przyszłych potrzeb właśnie naszego klubu. Nierozumienie tego jest albo brakiem wyobraźni, albo działaniem na szkodę idei masowego krzewienia sportu i tworzenia kuźni talentów, które przecież wyławia się z bardzo dużych grup ludzkich, o czym pan prezydent powinien jako człowiek sportu doskonale wiedzieć. I nie muszą to być zawsze utrzymywane za wielkie pieniądze struktury szkoleniowe, tak jak w Bundeslidze, bo wyniki osiągają często i ci, co nie mają wszystkich warunków. U nas przykładem są mistrzowie jazdy na torze, którzy tego toru tak de facto nie mają, a wyniki osiągają najlepsze. Należy zwrócić uwagę, że każda stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach, są niezależne w oparciu o wpis do KRS-u, mają swój statut i działają, tak? Więc tutaj prezydent rzeczywiście w zakresie udzielania dotacji do poszczególnych stowarzyszeń może robić kontrolę, natomiast nie do wewnętrznych zapisów, bo te ustalają sobie członkowie każdego stowarzyszenia, tak? Druga kwestia to nie każdy z członków stowarzyszenia otrzymał tego typu pismo podpisane przez prezesa, tylko kandydaci na nowych członków, którzy złożyli akces przystąpienia do stowarzyszenia, to jest różnica, tak? Więc te osoby, które są w stowarzyszeniu, tego typu pisma nie otrzymały. Kolejna rzecz, którą wynotowałem nieprawdziwa, to pan podał, że tych kolarzy pomimo braku torów, no zdobywają. Oczywiście mamy fantastycznych sportowców, wielu z nich nawet na olimpiadę Rio wyjedzie już niedługo, natomiast jest to autonomiczna sekcja kolarska, ona jest wyłączona z tego stowarzyszenia, z KS Stal, o którym pan wspomina w interpelacji, tak? Oni są jakby trzy, ale są wyłączeni, mają swoją niezależną sekcję autonomiczną. Również informacyjnie chciałem powiedzieć, że pan prezydent zwrócił się pisemnie do klubu sportowego Stal z prośbą o informacje związane właśnie ze statutem i oczekujemy w tej chwili informacji pisemnej. Sprawa dotyczy 120 osób, dzieci, młodzieży, no też seniorów, bo grupa 20 osób, którzy funkcjonują w tym klubie, niektórzy od wielu lat, bo tak jest, te osoby ćwiczą, oczywiście formalności zmieniają się z dnia na dzień. Nowy prezes klubu Stali uchwalił nowy wzór deklaracji. Oczywiście stare deklaracje były niedobre, złe, których oczywiście ci ćwiczący, uczestnicy tego klubu nie mieli do dostępu, by wypisali wcześniej stare deklaracje, nowe były niedostępne i zakwestionował ich w ogóle przyjęcie do tego klubu. Także nie chcę ich przyjmować. Stawkę zapaloną ustalił na poziomie 1000 zł i w ten sposób chce się pozbyć całkowicie sekcji piłkarskiej. Mówimy o 120 osobach, nie mówimy o czymś bagatelnym, nie mówimy o 5 ludziach, którzy się zrzeszyli w imię jakiejś idei, tylko o 120 osobach, które ćwiczą, przychodzą na ćwiczenia i co się okazało, że mają nawet karty badań lekarskich aktualne, czyli są pełnoprawnymi członkami tego klubu. A czy nim jest członkostwo w stowarzyszeniu, wypatrzcie ustawa stowarzyszenia, tak? Pan tutaj radny wspomina dzieci, młodzież, że nie są członkami klubu. Rzeczywiście mają te książeczki, mają badania lekarskie, są członkiem klubu sportowego, tak? Czy nim jest samo stowarzyszenie, które ten klub zawiązał? Rodzice są członkami stowarzyszenia, dorosłe są członkami stowarzyszenia.
Zarząd klubu składa się z 3 osób. Sytuacja w klubie jest bardzo dobrze znana. Ci rodzice po prostu, no niestety, ale są tak zdeterminowani, dzisiaj się gromadzą i zastanawiają się, co zrobić z tym fantem, ponieważ pan prezes stworzył im warunki zaporowe. I głównym celem, niestety, ale nie jest tworzenie grupy elitarnej, klubu, nie wiem, dla 5 osób, dla 4, może dla 10, tylko tworzenie sportu masowego, który jest dla wszystkich. Taki jest cel i takie zasady są powołania na podstawie statutu tego klubu. I jak pan prezydent zapozna się ze statutem, to pan to stwierdzi. Natomiast wpisowe 1000 zł jest niedostępne. W mieście funkcjonuje kilkaset stowarzyszeń różnych. I władza wykonawcza, oni radni nie mają wpływu na to, co w tych stowarzyszeniach jest. Mają wpływ na kontrolę środków, które idą do stowarzyszeń, na kontrolę oczywiście zarządzania obiektów, jeżeli dane stowarzyszenie ma jakiś obiekt zarządzania, na to mam wpływ. Przekazujemy dotacje co roku każdemu klubowi, to mamy prawo, naszym obowiązkiem, to nie jest prawo, ale to jest obowiązkiem i radnych, i pana prezydenta, obligatoryjne zainteresowanie się wydatkowaniem tych środków. Jeżeli pan tego nie będzie robił, to pan narusza dyscyplinę wydatkowania środków publicznych, bo pan nie wie, na co pan wydaje pieniądze. Tak sytuacja wygląda. Radny, podkreślałem, że w zakresie dotacji, środków, to mamy kontrolę i to kontrolujemy i rozliczamy. Poprzez na rok 2015 ten klub otrzymał bodajże kwotę 65 tysięcy i w zakresie wydatkowania tej kwoty będą przeprowadzone kontrole i zasadność wydawania środków. Odnośnie klubu KS Stal, myśmy jako nie ma tutaj zresztą przewodniczącego Komisji Sportu, ale kilka dni temu mieliśmy spotkanie właśnie w klubie KS Stal. Żałuję tylko, że nie było nikogo z rodziców, bo była doskonała okazja, aby spotkać się. Szkoda, no właśnie. Czy zostali zaproszeni? No właśnie, nie wiem, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, natomiast byłaby to doskonała okazja, aby przynajmniej przedstawiciele, tudzież myślę trener piłkarski, pan Tomasz Felt, jeśli dobrze kojarzę, mogli być na tym spotkaniu i rzeczywiście spotkać się oko w oko z panem prezesem Różyckim i uzyskać wyjaśnienia dotyczące rzeczywiście tak horrendalnej wysokiej stawki 1000 zł. Natomiast mogę panu tylko powiedzieć, panie Krzysztofie, że pan prezes Różycki na moje pytanie, bo też byłem skonwersowany, co wcześniej wiedział o tym 1000 zł, powiedział, że w statucie generalnie nie ma określonej kwoty mówiącej o wysokości i taką stawkę ustala sam prezes. Można tylko domniemywać, dlaczego akurat 1000 zł, a nie 100 zł symboliczne albo 20 zł. Do 60 zł. Dokładnie. Natomiast jakby tylko kończąc moją wypowiedź, szkoda, że nie było na tej komisji sportu rodziców, którzy by są zainteresowani wstąpieniem w szeregi stowarzyszenia. No i tyle. No, być może pan prezes zapomniał o tym, bo nie chciał zaprosić. Wstępnie nie ma nawet czasu. Mówimy o pośrednictwie pana prezydenta, które było dość istotne. Natomiast podejrzewam, że na spotkanie nie zostali zaproszeni. Ci członkowie klubu, którzy są statutowymi członkami, domagali się walnego zebrania, złożyli stosowne pismo do prezesa Stali. Oczywiście nie dostali odpowiedzi na to pismo, ani też nie uzyskali wskazania terminu tego walnego zebrania, o które proszą już od ponad miesiąca. Panie radny, gdyby ktokolwiek do prezydenta, i tak dotychczas zawsze bywało, że ktokolwiek się zgłasza do prezydenta, albo on, albo jego zastępcy, spotykają się z mieszkańcami. Proszę tutaj imputować, że prezydent nie chciał się spotkać z jakąś grupą. Być może nie mógł w tym tygodniu, bo go nie ma, po prostu jest falą w naszym mieście kornackim. Więc jeżeli rodzice chcieli osobiście z prezydentem Majnowskim w tym tygodniu się spotkać, to rzeczywiście do tego spotkania nie mogło dojść, po prostu prezydenta fizycznie w mieście nie ma. Jeżeli w zeszłym tygodniu chcieli się ze mną na przykład spotkać, to jest też prawdopodobne, byłem na urlopie. Być może dlatego też nie doszło do takiego spotkania. Natomiast nie ma takiej możliwości, aby prezydent odmawiał spotkań z mieszkańcami, panie radny. Prezydent spotyka się z mieszkańcami, jeżeli będzie grupa inicjatywna, będzie grupa rodziców, będą jacyś chętni, czy młodzież, to prezydent każdorazowo odpowiada pozytywnie. Zarówno biura obsługi prezydenta, zresztą pani, która obsługuje biuro, może to poświadczyć. Pan prezydent nie miał woli spotkania się, powiedział, że zna bardzo temat, zna bardzo dobrze temat i nie chce się spotkać. Taką otrzymałem odpowiedź ja osobiście, bo pośredniczyłem w organizacji tego spotkania. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Rodzice, bo rodzice do prezydenta tutaj nie pukali, że mają wolę się spotkać, tak? Więc tutaj proszę nie mieszać opinii publicznej, tak, w faktach. Nie
mieszamy opinii publicznej w faktach. Są to fakty takie, że pan, który odpowiada za tą sekcję piłkarską, pan trener, pan Frelek, nie mógł ustalić spotkania. Oczywiście ono nastąpiło w terminie późniejszym, ale to już po pewnych zdarzeniach, które miały miejsce, no ale w tej pierwszej fazie, kiedy było bardzo gorąco, kiedy było bardzo źle, niestety takie spotkanie nie miało miejsca. Dziękuję bardzo. Poradni. Spotkanie trenera tej sekcji piłkarskiej z panem prezydentem odbyło się w moim towarzystwie i pani naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji zaprasza gości przewodniczący tej komisji. Pan trener był obecny na terenie klubu sportowego w tym czasie i takie zaproszenie mogło zostać wystosowane. Widocznie pan przewodniczący nie uznał za stosowne zaproszenie i wysłuchanie drugiej strony, ale w każdej chwili oczywiście taka możliwość na pewno istnieje.